107 dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Marcin Zawada, Onet Rano Raport. Zaczynamy. Dziś powiemy o tym, co dzieje się w tym momencie w Ukrainie, co dzieje się w Donbasie, ale zajrzymy także do Mariupola. To jest to miasto, o którym przez wiele bardzo długich dni i tygodni mówił cały świat, dokładnie o jednym miejscu, o zakładach Azovstal i o obrońcach tych zakładów. I my dziś powiemy o tym, jak wyglądało poddanie się, jak twierdzi strona rosyjska, dowódców i żołnierzy pułku Azov, ponieważ pojawiły się teraz informacje dotyczące tego, jak to wszystko wyglądało, i także pokażemy Państwu, jak teraz wygląda, a wygląda dramatycznie, życie w samym Mariupolu. I na koniec powiemy także o szkole i o tym, w jaki sposób Rosja próbuje zmieniać szkołę w Ukrainie. Połączymy się oczywiście także z Marcinem Wyrwałem, który jest bardzo blisko linii frontu, i pokażemy Państwu fragment wywiadu z Petro Poroszenką, byłym prezydentem Ukrainy. Wywiad przeprowadził Mikołaj Kunica, redaktor naczelny Business Insider Polska. Cały wywiad do obejrzenia dziś na stronie głównej Onetu, a u nas premierowo fragment, który zapowie całą rozmowę. Ale zaczniemy od tego, co dzieje się na froncie i od słów Wołodymyra Zełenskiego. Sytuacja na froncie nadal jest ciężka. W ciągu dnia nie było jednak istotnych zmian. Tak zaczyna swoje wystąpienie prezydent Zełenski. Dalej mówi o Siewierodoniecku, czyli to po Mariupolu jest drugie miasto, o którym od wielu dni mówimy podczas tej wojny. Siewierodonieck wciąż się broni, chociaż straty w tym mieście są coraz większe i Rosja opanowała już większość miasta, ale ukraińscy żołnierze wciąż dzielnie bronią tych części i tych ulic, które w ich rękach pozostają. Chociaż w ostatnich godzinach zniszczono jeden z największych symboli tego miasta, o czym na telegramie donosi szef władz obwodu ługańskiego Siergiej Hajdaj i publikuje dwa zdjęcia. To pierwsze zdjęcie, to jest ten symbol, kiedy jeszcze symbolem Siewierodoniecka był, to jest hala sportowa w tym właśnie mieście, która tak wyglądała przez dość długi czas. W ostatnich godzinach jednak zmieniła się i wygląda tak. To jest ruina tej właśnie hali, która była przygotowana na 5000 osób. Tam działy się najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w Siewierodoniecku. I jak pisze Siergiej Hajda, jeden z symboli tego miasta został zniszczony. Spłonął pałac lodowy, tak pisze szef władz obwodu ługańskiego, i właśnie takie zdjęcia ilustrujące ten dramat zamieszcza. No i przy Siewierodoniecku chwilę dłużej się zatrzymajmy, ponieważ mówimy o tym mieście od kilku dni i mówić pewnie jeszcze będziemy, ponieważ opór Ukraińców jest na tyle duży, że wojska rosyjskie nie mogą zdobyć całego miasta na szczęście. Ale pytanie, czy to miasto jest tak ważne z punktu widzenia wojska? No, z militarnego punktu widzenia nie do końca, ale dwa miasta, czyli Siewierodonieck i Lisiczańsk, obok tego miasta, no to już trochę inna historia, ponieważ to drugie miasto jest na wzgórzu. Lisiczański jest na wzgórzu i dzięki temu położeniu może być punktem obserwacyjnym dla dużego terenu, a to z kolei jest znakomity punkt obserwacyjny dla dowództwa. Z kolei sam Siewierodonieck leży w takiej niecce, w związku z tym władze tego miasta, te ukraińskie, pełnoprawne, mówią wprost, jeżeli Rosjanom uda się zdobyć Siewierodonieck, to władzom ukraińskim będzie bardzo ciężko odbić to miasto przy pomocy armii ukraińskiej, ponieważ miasto jest tak położone, że po prostu jak będzie dobrze bronione, to trudno je zdobyć, o czym teraz przekonujemy się przy okazji tych wielu dni. Mimo ciężkich ostrzałów armia rosyjska nie jest w stanie tego miasta wciąż zdobyć. Dlatego to miasto jest tak istotne. Punkt dowodzenia to raz, ale dwa też symbolika. To ostatnie duże miasto w obwodzie ługańskim, które jeszcze nie trafiło w 100% w ręce Rosjan. W związku z tym tak zacięte, tak ciężkie walki, tak ciężki ostrzał i tak duże zniszczenia w tym właśnie mieście. Chociaż Lisiczańsk i Siewierodonieck to nie jedyne miasta na wschodzie Ukrainy, gdzie w ostatnich godzinach spadały rosyjskie bomby. Tych miejsc jest bardzo dużo. Kilka z nich dziś Państwu pokażemy. Teraz te najświeższe zdjęcia, które dziś o poranku do nas docierają, to jest miejscowość Dnipro i potężny pożar, który ma miejsce właśnie w tej miejscowości. Takie kłęby czarnego dymu nad tym miastem są widoczne dziś od wczesnych godzin porannych. Pierwsze informacje mówiły o tym, że prawdopodobnie obrona przeciwlotnicza strąciła rakietę, której kawałek spadł na to właśnie miasto i wybuchł tak duży pożar. Teraz już wiemy, że płonie fabryka, w której produkowano pociski przeciwokrętowe dla armii ukraińskiej, czyli był to prawdopodobnie ostrzał dość precyzyjny, tym razem ostrzał armii rosyjskiej i pociski, które właśnie spadły na tę fabrykę. No ale pociski rosyjskie spadają nie tylko na wschodzie Ukrainy, chociaż do tego jeszcze wrócimy, ale także i na południu Ukrainy. To jest z kolei obwód mikołajowski i miejscowość o nazwie Nowy Boch.
I tak niestety wygląda codzienność w bardzo wielu miastach ukraińskich. To jest akurat Nowy Boch, jak wspomniałem, obwód mikołajowski. Widać też datę, to jest końcówka maja. To nie są zdjęcia z dziś czy z wczoraj, ale to jest tak na tej wojnie, że te zdjęcia docierają do nas z pewnym opóźnieniem, a my je Państwu pokazujemy, żebyśmy wszyscy tutaj byli świadomi tego, co tam wciąż się dzieje. Bo ja o tym mówię właściwie każdego dnia, że nam się wydaje, że front właściwie utknął. Wołodymyr Zełenski codziennie praktycznie mówi o tym, że dużych zmian na froncie nie ma, ale tam trwa bardzo silny ostrzał, tam wciąż trwają działania wojenne, tam cały czas spadają rosyjskie rakiety i tam wciąż niestety giną cywile. W związku z tym właśnie takie zdjęcia Państwu pokazujemy. No teraz czas na to miasto, które już wywołałem, czyli Mariupol. To jest miasto, symbol tej wojny, o którym dużo już mówiliśmy od początku tej właśnie wojny. No i teraz wracamy do Mariupola, żeby pokazać, jak to miasto wygląda już, kiedy pełną kontrolę ma nad nim armia rosyjska. Proszę zobaczyć, to jest właśnie Mariupol, to są zniszczenia w tym właśnie mieście. Tyle dni już jest tam armia rosyjska, a wciąż to wszystko tak dramatycznie wygląda i to też pokazuje skalę zniszczeń właśnie w Mariupolu. Około 40% zrujnowanych bloków mieszkalnych w tym mieście cały czas jakby nie doczekało się tego, żeby ktoś tam zajrzał, zaczął odgruzowywać te tereny, a okazuje się, że pod tymi budynkami, jeżeli ktoś już tam się pojawi, to odnajduje ciała zabitych. Od 50 do nawet 100 ofiar praktycznie w każdym tak zrujnowanym budynku. No to są dramatyczne informacje, no i też jeszcze bardziej dramatyczne informacje, które przenoszą władze Mariupola, te ukraińskie, to są takie, że Rosjanie właściwie przestali już na tym, co znaleźli. Mowa oczywiście o szczątkach ludności cywilnej. Teraz, jeżeli przyjeżdżają na miejsce i sprzątają te gruzowiska, to wszystko, i ciała zabitych, i gruzy trafiają na ciężarówki, które gdzieś są wywożone i zrzucane w jakieś jedno miejsce, czyli już nawet nikt nie liczy tego, ile osób zginęło w Mariupolu. Władze ukraińskie twierdzą, że co najmniej 22 tysiące osób zginęły w tym mieście, ale skoro Rosjanie takie procedery właśnie uskuteczniają, to okazuje się, że tych ofiar może być zdecydowanie więcej. Zobaczmy jeszcze raz, jak wyglądają ulice Mariupola, a ja Państwu opowiem, jak w tym momencie żyje się w tym mieście. Apokaliptyczny obraz to jest Mariupol, miasto na południu Ukrainy, które broniło się przez wiele dni, właściwie broniły się zakłady Azowstal. Ciężkie bomby, które jeszcze dziś przypomnimy, spadały na to właśnie miasto i taki jest tego efekt. Zrujnowane bloki mieszkalne i ludzie, którzy nie mają dokąd wracać. W związku z tym część z nich nadal żyje w piwnicach. Mimo że miasto jest już pod władzą rosyjską, mimo że tam już nie jest prowadzony ostrzał, to ci ludzie, którzy tam mieszkali, którzy pozostali w tym mieście, a jest to niemała grupa osób, po prostu żyją w piwnicach, gotują obiady na ulicach, co także Państwu dziś pokażemy. I tak właśnie wygląda Mariupol i dramatyczne obrazki, które idą w świat. Mariupol ma jeszcze jeden spory problem. To jest problem z pochówkami tych osób, które były chowane na ulicach czy też na podwórkach przez Ukraińców. Ich najbliżsi, którzy nie mogli być chowani na cmentarzach, zostali pochowani właśnie na ulicach i na podwórkach. I takie zdjęcia także pokazują władze ukraińskie. To są właśnie te groby. No i tutaj znów, kolejny raz, władze Mariupola mówią o tym, że jest ogromne zagrożenie epidemii w tym właśnie mieście, ponieważ temperatura w Ukrainie rośnie, o czym mówiłem, chociażby wskazując na to, że rosyjscy żołnierze skarżą się na to, że mają zimowe mundury, w których muszą walczyć w tych już prawie że letnich warunkach w Ukrainie. A skoro temperatura rośnie, skoro zwłoki są pochowane właściwie bezpośrednio w ziemi i to płytko, i jeszcze wcześniej padały deszcze, no to możemy sobie wyobrazić, jak duże zagrożenie epidemii jest właśnie tam, a więc w Mariupolu. Pod gruzami bloków gniją ciała i to dosłownie zatruwa powietrze. Tak mówi doradca mera Mariupola i pokazuje te właśnie zdjęcia, które Państwu przed sekundą pokazywaliśmy, również i my. Mówiłem o tym, jak ciężko żyje się w Mariupolu, że ludzie tam wciąż żyją w piwnicach i jak ciężko też przeżyć pod kątem jedzenia w Mariupolu. Proszę bardzo, oto dowód. Tak wygląda gotowanie posiłków w tym mieście nad Morzem Azowskim. To są takie kuchnie polowe, które ludzie rozpalają na ulicach z tego, co znajdą.
Parę dni temu pokazywałem Państwu dzieci, które rozłupywały skrzynki drewniane po to, żeby zdobyć drewno, właśnie aby w takich kuchniach polowych można było cokolwiek ugotować. I tak w tym momencie wygląda życie w Mariupolu. Ale zanim uda się cokolwiek do tego garnka włożyć, to trzeba coś zdobyć. I tutaj również wracamy do zdjęć, które publikują władze ukraińskie, władze Mariupola. To są zdjęcia, które pokazują tłum ludzi, który próbuje dojść do miejsca, gdzie jest wydawana żywność. Tak właśnie ten tłum wygląda. Zdjęcia nie są zbyt wyraźne, no bo są po prostu kręcone przez tych, którzy też w tej kolejce próbują stanąć. A ta kolejka polega na tym, że przez 2 albo 3 dni trzeba czekać, żeby można się w ogóle zapisać na to, aby dostać rację wody albo rację żywności. Później w tej kolejce trzeba wystać swoje. Tylko 300 osób dziennie cokolwiek otrzyma do jedzenia od władz rosyjskich, ale jeżeli już coś otrzyma, to są to produkty, które bardzo szybko się psują. A pokazywałem te ulice Mariupola, no to nie trudno sobie wyobrazić, że mało kto mieszka w domu i mało kto ma lodówkę w domu. W związku z tym, jeżeli uda się cokolwiek do jedzenia w ogóle zdobyć, to żeby później to móc zjeść, no to też trzeba się bardzo z tym wszystkim spieszyć. I tak niestety wciąż wygląda dramat ludzi w Mariupolu, którzy tam pozostają, a tej ludności cywilnej jest tam dość dużo. Teraz zajmiemy się tym, co było w Mariupolu. No i powiemy o tym, co teraz dzieje się przy okazji żołnierzy z pułku Azow. Ponieważ, jak donoszą korespondenci, którzy tam na miejscu w Ukrainie są, Ukraina odzyskała co najmniej 160 ciał obrońców Azowstalu, w tym co najmniej 52 ciała bojowników pułku Azow. W zamian do Rosji zostało odesłanych 160 ciał zabitych rosyjskich żołnierzy. Te informacje później były prostowane, że nie 160, a 210. Później pojawiały się jeszcze kolejne informacje mówiące o tym, że tych ciał z Azowstalu do Ukrainy wróciło więcej niż się wydawało. No ale i tak te ciała, które wracają, to jest tylko część spośród tych, które wciąż w Rosji albo też w obwodach tych, które są pod kontrolą rosyjską, ciał obrońców zakładu Azowstal przebywają. To jest tylko kropla, te, które wróciły. Ich tam jest zdecydowanie więcej. No i zobaczmy teraz zdjęcia, przypomnijmy sobie to, jak te zakłady wyglądały i skąd właśnie taki dramat. To jest już To są zdjęcia, które pokazują ten moment, kiedy jeszcze prowadzony był ostrzał, ale właściwie ostatnia faza tego ostrzału. W związku z tym tyle osób tam zginęło. No i teraz te ciała powoli wracają do Ukrainy. I to, o czym warto wspomnieć, to to, że wracają one do Kijowa i są identyfikowane, ponieważ w dużej mierze, co patrząc na te zdjęcia, nie trudno sobie wyobrazić. Są te ciała tak zwęglone, że trudno rozpoznać, kto to w ogóle jest, kto to w ogóle był. No i te ciała teraz są w szpitalach w Kijowie identyfikowane, no a my przypominamy sobie, jak to wszystko w zakładach Azowstal wyglądało. Ale jeżeli mówimy o zakładach Azowstal, to jeszcze jeden wątek, który warto poruszyć, to są obrońcy tych zakładów, czyli pułk Azow, który tam na miejscu bronił się dzielnie i w pewnym momencie, to był początek maja, ci ludzie opuścili zakłady Azowstal. Państwo zobaczą te zdjęcia, przypomnimy ten moment, kiedy oni wychodzili z tych zakładów, a ja opowiem, co mówi na ten temat propaganda rosyjska, która wskazuje na to, że oni wszyscy poddali się, złożyli broń w ręce żołnierzy rosyjskich i po prostu wyszli z tych zakładów, ponieważ nie widzieli przyszłości tej właśnie walki. No teraz okazuje się, że jednak prawda była nieco inna, o czym pisze nomen omen, Ukraińska Prawda, taka gazeta. I pisze ona tak. Po pierwsze, oni nie złożyli broni przed Rosjanami. Oni wszyscy, czyli ci żołnierze, których teraz Państwo na ekranach widzą, oni wszyscy złożyli broń swoim oficerom, czyli tym, którzy później dopiero opuścili zakłady Azowstal, uścisnęli dłonie. Oficerowie podziękowali za służbę, wyrazili żal z powodu braku wygranej i dopiero wtedy żołnierze pułku Azow, no i ci wszyscy, którzy bronili zakładów Azowstal, szli do Rosjan. I to są właśnie te zdjęcia, które my teraz oglądamy, a więc nie poddali się Rosjanom bezpośrednio, ale złożyli broń swoim dowódcom. I później ci dowódcy dlatego właśnie z opóźnieniem opuścili te zakłady Azowstal. A wciąż te osoby, które teraz widzimy na ekranach, przebywają w niewoli rosyjskiej. To jest około 2,5 tysiąca żołnierzy. Tutaj też pojawiały się sprzeczne informacje. Część z tych informacji dotyczyła wyjazdu tych żołnierzy do Rosji. Teraz okazuje się, że nie, oni wszyscy wciąż przebywają na terenie Donieckiej, samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Ołewniwka to jest ta miejscowość, gdzie ten obóz przejściowy, nazwijmy go szumnie, się znajduje. I tam właśnie też ci żołnierze są wciąż przetrzymywani. Oni rzadko, ale od czasu do czasu mogą kontaktować się ze swoimi najbliższymi i cały czas, jak mówił Wołodymyr Zełenski, a mówił to jeszcze w poniedziałek, dziś jest piątek, mówił o tym w poniedziałek, że trwają negocjacje dotyczące wymiany tych właśnie żywych żołnierzy pułku Azow, którzy powinni wrócić do Ukrainy, ponieważ takie miały być ustalenia wywiadowcze. I to też są informacje, które dopiero teraz do nas docierają. Wywiad ukraiński, wywiad rosyjski dogadały się na temat tej wymiany w ten sposób, że żołnierze pułku Azow
wyjdą z zakładów Azovstal, trafią do obozu, który będzie pod kuratelą rosyjską i za jakiś czas będą wymienieni na żołnierzy rosyjskich i wrócą na teren Ukrainy. I to właśnie teraz powtarza prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, mając nadzieję na to, że ci żołnierze jak najszybciej, to będzie tylko możliwe, wrócą na teren Ukrainy. Ale Mariupol i walka o Mariupol to historia. My dziś mówimy o tych faktach, które dopiero wychodzą na światło dzienne, a teraz najwięcej dzieje się na wschodzie Ukrainy, a tam właśnie jest Marcin Wyrwał. Ja już dziś pokazywałem Państwu te zdjęcia z ataków, które miały miejsce tej nocy, bo rakiety rosyjskie spadały na wiele miast w Ukrainie. Ta noc chyba nie była spokojna także na wschodzie Ukrainy. Dzień dobry, Marcinie. Jak minęła tam, gdzie jesteś, czyli bardzo, bardzo blisko frontu, ta noc? Witam Cię, Marcinie, i witam Państwa znowu tutaj w takim miejscu, które no, nie daje się rozpoznać. Żołnierze, u których jestem, bardzo tego pilnują. No cóż, oczywiście będąc w bezpośredniej bliskości frontu, siłą rzeczy noce tutaj no, są znacznie trudniejsze niż w innych rejonach kraju. Natomiast no, z wszystkich tych nocy od początku wojny, ta była jedną z naprawdę najtrudniejszych. Bardzo dużo strzelania. No i my często oczywiście słyszymy te eksplozje, ale zwykle albo są to te uderzenia wychodzące, albo przychodzące. Tutaj myśmy na bardzo krótkim dystansie i przychodzące, i wychodzące. Spaliśmy w takim miasteczku, które jeszcze do wczoraj miało sieć komórkową LTE, bo to jest jeden z tych paradoksów wojny, prawda? Tutaj wojna, tam wysoka technologia. Natomiast od wczoraj już tej sieci w ogóle nie ma. Domy są, no to jest miasto, które nadaje się generalnie do remontu, ono już przed wojną nadawało się do remontu, w strasznym stanie drogi, no ale teraz mamy leje po bombach, porozwalane domy, zresztą to jest bezpośrednia motywacja części żołnierzy, którzy tutaj są. Wczoraj jeden z nich zabrał nas właśnie w tym miasteczku, mówi: chodźcie, pokażę wam swój dom. No i ten dom po prostu był ledwie stał, tam jeszcze niektórych ścian nie było, niektóre były takie. Taki olbrzymi lej obok, na całe szczęście on nie trafił w dom, tylko w ogród, czyli w miękką ziemię, no ale 500-kilogramowa bomba lotnicza, no cóż, no to naprawdę robi bardzo przygnębiające wrażenie. No i cóż, jaką mamy tak naprawdę sytuację? Ja już mówię o tym od długiego czasu. Wczoraj jeszcze miałem dla Państwa przygotowaną taką informację, że tutaj tych nowoczesnych amerykańskich haubic, jak tu Ukraińcy mówią, trójsiemki, czyli 37, czyli te M777 słynne, które naprawdę robią różnicę, bo o ile nowoczesne drony są w stanie bardzo szybko zlokalizować poukrywane rosyjskie czołgi, to tej artylerii poradzieckiej z 50., 60., 70. lat naprawdę bardzo trudno to trafić. My tutaj cały czas to właśnie obserwujemy. No więc cóż, tych słynnych amerykańskich haubic, które robią tutaj bardzo dużą różnicę, do wczoraj miałem przygotowaną tą informację, że są tutaj na cały rejon zaledwie 3, czyli no ponad 40 km frontu. Proszę sobie wyobrazić, niestety od wczorajszego wieczora ta informacja już się zmieniła, są już tylko 2, ponieważ jedno Rosjanie trafili i no cóż, o tym się tutaj mówi, że nie Amerykanie, bo Amerykanie, Polacy, Brytyjczycy mają tutaj bardzo dobre notowania, natomiast no, że ten Zachód trzyma nas tutaj na takiej bardzo cienkiej kroplówce, która nas, Ukraińców, tak mówią właśnie tutaj żołnierze, która może pozwala nam jakoś utrzymywać pozycję, no ale nie pozwala przecież poniżyć tego niedźwiedzia, tak? No i jego szefa oczywiście, Władimira Putina. A więc cóż, ja jeszcze raz powtórzę, motywacji tutaj nikomu nie brakuje. To, co mają te drony, w tym są znakomici, jeżeli chodzi też o utrzymywanie pozycji, są fantastycznie przygotowani. To są żołnierze, to są najwyższej klasy, absolutnie profesjonaliści, ale co po tym wszystkim, jeżeli na sam koniec dnia nie ma sprzętu, który pozwala skutecznie prowadzić wojnę pozycyjną. No i cóż, to wszystko na dziś ode mnie, pozdrawiam wszystkich.
Marcinie, my też cię serdecznie pozdrawiamy. Uważaj na siebie. Marcin wyrwał okolice frontu w Donbasie. A ja, uzupełniając to, o czym mówił Marcin, pokażę państwu artykuł na stronie internetowej brytyjskiego dziennika The Independent. W tym artykule czytamy o tym, że dziennikarzom brytyjskim udało się dotrzeć do specjalnego raportu wywiadu brytyjskiego i w tym w raporcie czytają, że Rosja ma 20 razy więcej dział i systemów rakietowych niż Ukraina w Donbasie i 40 razy więcej amunicji. Cały artykuł oczywiście na stronie Independent państwo znajdą, ale to, o czym mówił Marcin, to nabiera jeszcze dodatkowo bardziej dramatycznego obrazu, kiedy te liczby poznamy i kiedy jeszcze państwu dodam jeden cytat. To Władimir Putin, który wczoraj na otwarciu wystawy o Piotrze I mówił tak. Porównał się sam do cara Piotra I i mówił: musimy zdobyć to, co kiedyś do nas należało. Nie padło wprost informacja, że chodzi o wojnę w Ukrainie, ale oczywiście łatwo było się domyślać. Czyli Władimir Putin, mania wielkości, Piotr I, wielki car rosyjski i marzenia o odbudowie ZSRR, a to z kolei wszystko może tylko powodować to, że tych ostrzałów w Donbasie będzie jeszcze więcej. Teraz państwa zaproszę na krótki fragment wywiadu Mikołaja Kunicy. To jest redaktor naczelny Business Insider Polska, który w Sopocie spotkał się z bardzo ważną osobą w Ukrainie. To były prezydent, były minister spraw zagranicznych Ukrainy, Petro Poroszenko, który też mówi o tym, jak dzielnie bronią się Ukraińcy i mówi o tym, co musi się stać, żeby ta wojna się w końcu zakończyła. First of all, this is the 8th year and 103 days aggression. And with that situation, we can have everything to finish the conflict, the war. This is not a conflict, this is the war. And we need to have three things. This is weapons. Weapons number one, this is the game changer. Game changer means that we need for the through Russian away from Ukrainian soil, 500 tanks, 1,000 artillery system and multi-rocket launch system, 100 jet fighter and 300 anti-aircraft missiles. Can you imagine that the future of the whole continent, or maybe the whole world, is depending just from these three factors? Point number two, this is the sanction and embargo. And we are very much pleased about the sixth package of sanction and a unique role which Poland played in this package together with the European Commission, together with the Ukrainian president, with the president of the European Commission, Ursula von der Leyen. And we just met with her, and definitely I make a point that we should prepare the seventh package of sanction. Definitely it should be present. The effective steps to reducing the European dependence from the Russian gas. Definitely it would be switch off of all Russian banks, and definitely it would be exterritorial sanction when NATO, G7, Navy fleet should stop the Russian trading fleet, which provide 80% of Russian export. When we stop financing Russia, Russia would not have the money for buying new cruise missiles, new airstrikes, new weapons for the Russian armed forces, and we have a strong opportunity to finish the war in the year 2022. This is the precondition, because the long war is completely unpredictable, what's going on, and this war has an existential danger. Not for Ukraine, not only for Poland, but for the whole Western world. A cały ekskluzywny wywiad Mikołaja Konicy z Petro Poroszenką o godzinie 10 na stronie głównej Onetu i oczywiście na stronie Business Insider Polska. Tylko żeby państwa jeszcze bardziej zachęcić, dodam, że Petro Poroszenko mówi m.in. o tym, że Rosji trzeba byłoby odebrać broń jądrową, no i ma też pomysł, jak to zrobić, i mówi także o polskich przedsiębiorcach, którzy koniecznie muszą pomóc Ukrainie ją odbudować. 10, strona główna Onetu, odsyłam państwa do tego wywiadu. A my na koniec jeszcze zajmiemy się szkołami, ponieważ no, w Polsce kończy się rok szkolny, w Ukrainie prawdopodobnie będzie on trwał nieprzerwanie, ponieważ Rosjanie, przynajmniej na tych terenach, które są okupowane, chcą, żeby język rosyjski był nauczany bardzo intensywnie. W związku z tym między innymi właśnie do Mariupola sprowadzani są nauczyciele z różnych części Rosji, żeby po rosyjsku dzieci ukraińskie uczyć, a z kolei w Chersoniu, to jest też miasto na południu Ukrainy, władze te rosyjskie zaproponowały szkołom, żeby przestawić program nauczania z ukraińskiego na rosyjski na 60
dyrektorów szkół w tym mieście, czyli w Chersoniu. Tylko dwóch odpowiedziało, że tak, czyli wciąż jednak taki opór jest stawiany. A z kolei Rosjanie tak intensywnie teraz działają w szkołach, ponieważ potrzebują zdjęć, potrzebują obrazków. 12 czerwca, czyli za kilka dni, jest Dzień Rosji, święto w Rosji i właśnie wtedy mają pojawić się w Rosji propagandowe filmiki z Mariupola i innych miast ukraińskich, na których to uczniowie szkół ukraińskich mają być wdzięczni, że są uczeni po rosyjsku, a nauczyciele mają mówić, że w końcu mogą uczyć w języku rosyjskim rosyjskie dzieci i potrzebne będą też takie zdjęcia jak to. To akurat jest zdjęcie z Rosji, nie wiadomo, czy jest to przedszkole, czy jest to jakaś jedna z pierwszych klas szkoły podstawowej, ale właśnie w taki sposób w mediach rosyjskich propagandowo dzieci są wykorzystywane, żeby wspierać no to, co złego dzieje się teraz w Ukrainie. Tyle o szkołach z Rosji. Na koniec zdjęcia już ze szkoły, właściwie z tego, co pozostało po szkole w Ukrainie, to jest Charków i to jest 134-letnia szkoła, która przetrwała wiele, w tym dwie wojny światowe, ale nie przetrwała inwazji wojsk rosyjskich, ale uczniowie, którzy skończyli już edukację w tej szkole, zamiast balu na koniec szkoły, postanowili tak symbolicznie się z tą szkołą i z edukacją, która tam była zdobywana przez lata, pożegnać. Ja też się z Państwem żegnam. Dobrego, spokojnego weekendu. Widzimy się o 7:30 w poniedziałek, a za moment Onet Rano i Piotr Kędzierski. Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут бункери трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Не дивляться крізь ящик, по ящику краще видно. Але якщо я буду стучитися на фронт,